Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania z Siewierza, krótko przed szkoleniem, wita Cię Alina Kaźmierczak. Wczoraj wieczorem zadzwoniła do mnie moja koleżanka i powiedziała, że przestaje mnie słuchać. Przestaje słuchać 30 minut uskrzydlania, przestaje słuchać 3 minut uskrzydlania, ponieważ mówię rzeczy, których ona nie potrzebuje. I wiecie, na początku była taka moja konsternacja. Mówię, wow, no jak, wiecie. Dopiero po chwili powiedziała mi, co się wydarzyło i bardzo mnie to rozbawiło, ponieważ wczoraj słuchała dzikiego trenera, no i dowiedziała się, co robią współcześni influencerzy. No i dziki trener opowiadał tam o kobiecie, która zarabia miliony, a udaje psa. I ostatnio na spacerze pokłóciła się i pogryzła się z inną kobietą, która też udaje psa. Jeszcze inna sprzedaje swoje bąki w słoiczkach. I ona mówi, no słuchaj, mówi, przestaje cię słuchać. No i tak sobie pomyślałam o wartości i o tym, o czym mówimy i o tym, czym się zajmujemy. I wczoraj podczas szkolenia też był taki element, ponieważ zastanawialiśmy się według kręgu wpływu Coway'a, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu. I rozmawialiśmy między innymi o kręgu zainteresowań, czyli o tych rzeczach, którymi się zajmujemy, które nas dotyczą, na które nie mamy wcale wpływu. No i tam jest, wiecie, wojna, tam jest polityka, tam jest inflacja, tam jest COVID, tam są wydarzenia losowe, tam jest życie innych ludzi. Jedna z uczestniczek powiedziała, no tak, ale czy ja zawsze muszę się zajmować kontrolą? Czy ja, jak lubię i czasami od czasu do czasu sobie porozmawiam o wojnie albo o jakichś elementach z tego aspektu, na który nie mam wpływu, to w tym jest coś złego? I od razu odpowiadam, że nie, w tym nie ma nic złego. To dobrze, że jesteśmy na bieżąco, że wiemy, co się dzieje w świecie. Ale gorzej jest, jeśli cały czas przebywamy tylko i wyłącznie w tych sferach. W sferach COVID-u, polityki, inflacji, tylko o tym rozmawiamy, a nie zajmujemy się czymś, na co mamy wpływ. I tak sobie pomyślałam, kiedy skojarzyłam te dwie rzeczy, to tak sobie pomyślałam, czego właściwie potrzebują moi słuchacze. Ale stwierdziłam, że wolę Was, kiedy mam Was 1500 i wiem, że to, co mówię, to jest wartościowe i to do Was trafia, aniżeli mieć miliony, miliony słuchaczy, miliony obserwujących. Ponieważ dla mnie nie ilość, a jakość. I za to Wam dziękuję, że każdego dnia mnie słuchacie. Miłego dnia.